A zatem witam serdecznie na prezentacji Skyward Community. Cieszę się, że mogliśmy tutaj spotkać się. Ja nazywam się Duczmański Mariusz. Znany już slajd. Od wielu lat zajmuję się działalnością gospodarczą, gdzie głównie zajmowałem się usługami finansowymi, w tym bankowość, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne. Od 2012 roku, czyli mniej więcej od 8-9 lat tylko usługi online, czyli tak naprawdę, jak to się mówi potocznie, żyję z internetu. W 2016 roku zostałem inwestorem i partnerem Skyward Community, natomiast mniej więcej między 2018 a 2019 skończyliśmy z grupką kilku osób w Polsce, a także około 100 osób, nieco więcej niż 100 osób z całego świata. Takie roczne szkolenie, ono się tak nazywało dumnie, 3DEC Coaching Business, szkolenie dla ambasadorów. Duża dawka wiedzy i takiej teoretycznej, i takiej praktycznej, dużo psychologii, więc to szkolenie faktycznie dość było pamiętne. No i też miejsca, w których mogliśmy to szkolenie odbyć w kilku krajach, kończąc na właśnie Emiratach Arabskich, gdzie jako pierwsza wycieczka, pierwsza grupa byliśmy na działce, gdzie jest budowane Centrum Innowacji Skyward Community. Także to też było niezapomniane wydarzenie, spotkać się z dyrekcją, spotkać się z zarządem, z panem Anatolim Junickim, więc wiele zdjęć, wiele wspomnień. Myślę, że będzie jeszcze okazja również w innych okolicznościach spotkać się, być może tutaj właśnie z większą grupą Polaków, na to na pewno bardzo wszyscy liczymy. Przechodząc do meritum sprawy, tutaj jeszcze kilka zdjęć. Na samym dole po lewej stronie, no my jesteśmy w dziwnych kaskach, ale było tu plac budowy, więc na te czapki kazano nam założyć również kaski z panem Anatolim Junickim. Po prawej stronie u góry pierwszy słup, który stanął na ziemi arabskiej, gdzie dzisiaj już między innymi ten tropikalny pojazd tam śmiga po tym torze. Na samym środku u góry jesteśmy właśnie grupa polska z dwoma partnerami z Belgii i z panią dyrektor. Obok akurat stoi pani dyrektor. I tutaj na samym dole po prawej stronie rozdanie dyplomów po rocznym szkoleniu z naszym coachem, który widoczny jest na zdjęciu po samej mojej, tutaj na zdjęciu po prawej stronie. To tak tylko pokrótce. A zatem przechodzimy do programu partnerskiego. Przejdę te slajdy, które tak naprawdę niewiele nam wnoszą. Może od samego programu, od samego naszego biura. O tym też mówię za każdym razem, kiedy prowadzę webinar. Jeśli ktoś tutaj z partnerów, z osób, które są nowe w firmie, nie wie, jak się jeszcze poruszać do końca w biurze, to proszę pytać albo osoby, które Państwa zaprosiły, sponsorów, proszę pytać mnie lub kogoś z liderów na Skype'ie. Myślę, że takie osoby jak najbardziej pokażą te takie najważniejsze rzeczy, które możemy znaleźć na swoich kontach, ponieważ między innymi są ważne dokumenty w naszych biurach, dokumenty nasze inwestycyjne, dokumenty dotyczące tak zwanej pożyczki konwertowej, ponieważ my w momencie, kiedy dajemy swoje pieniądze na inwestycje, zawieramy umowę pożyczki konwertowanej, w zamian to dostajemy udziały od firmy. To tak mniej więcej bardzo w krótkim skrócie wygląda. Na to wszystko są dokumenty, papiery w naszych biurach. Oczywiście bardzo dużo dokumentów jest też firmowych w naszych biurach, które można przejrzeć. Tutaj na tym zdjęciu to jest ta zakładka po lewej stronie dla partnerów, która też powinna nas interesować ze względu na program partnerski i ta zakładka narzędzia partnera. Pierwszy raz, kiedy tam zaglądamy, to trzeba zatwierdzić, tak jak widzieliśmy na jednym z filmików lub tych filmikach, których link umieściliśmy. Na wszelkie pytania odpowiem na samym końcu,
Natomiast pytanie dotyczące giełdy też postaram się odpowiedzieć na samym końcu. Więc prośba jest taka, żeby ewentualnie mieć jakieś pytania, szczególnie dotyczące programu partnerskiego, bo to, tego dotyczy dzisiaj prezentacja. Natomiast jeśli będą jakieś, to postaram się bardzo krótko odpowiedzieć, ewentualnie odesłać do odpowiednich osób, kanałów, gdzie możemy uzyskać szczegółowe informacje. I tak wracając do tematu. W tej zakładce narzędzia dla partnera za pierwszym razem, jak się rejestrujemy, sami dobrze wiemy, że trzeba zatwierdzić umowę partnerską, a następnie regulamin, tam chyba 8 stron trzeba przejść, zatwierdzić, tak, zapoznaliśmy się. W momencie, kiedy to zrobimy, pojawi się taka strona, czyli nasze strony internetowe, nasze, można powiedzieć, sklepy internetowe z całą bazą informacji dla potencjalnie zainteresowanych inwestorów. I tak naprawdę ten drugi link i trzeci link, tam gdzie pisze inwestycja, może sobie tutaj postaram się odpalić, nie czym się uda. Nie wiem, dlaczego mi się nie chce udać, a może się uda. A chyba nie. Musiałbym chyba zamknąć gdzieś tutaj i teraz. Nie uda się, bo chciałem po prostu ołówkiem pokazać. Ale tak, pierwsze dwa linki, tam gdzie pisze technologia, jest mały ten obrazek, ale technologia i inwestycje, to jest pełna informacja. Nie wiem, czy mieliśmy okazję już przeglądać swoje linki partnerskie. Jeśli tak, to wiemy dobrze, że pod tymi linkami, pod tymi stronami, zarówno technologia, jak i inwestycje zebrano bardzo dużo informacji. Tam między innymi są informacje o patentach, nagrodach, które firma otrzymała, licencjach, dyplomy najróżniejszego rodzaju, to są dziesiątki różnych odznaczeń dyplomów, wyróżnień. W zakładce inwestycje właściwie znajdziemy my, zarówno jak i potencjalni nasi, ludzi, których zapraszamy, znajdą wszystkie informacje potrzebne potencjalnemu inwestorowi, który chce wyłożyć pieniądze, który chce dobrze zainwestować, znajdzie tam informacje, dlaczego akurat Skyward Community, dlaczego akurat Skyward Community jest tą firmą, w której mogę wyłożyć jakieś pieniądze. Więc warto często zaglądać pod te linki. One od czasu do czasu są gdzieś tam aktualizowane, pewne informacje się pojawiają nowe i dobrze być z nimi zapoznanymi, ponieważ jeśli przekazujemy je ludziom, potencjalnym naszym partnerom, inwestorom, no to chcielibyśmy w pierwszej kolejności my być dobrze z nimi zapoznani, żeby wiedzieć, co polecamy, jaki materiał polecamy. I ostatni, czwarty link na samym dole, tak zwany go. Go wręczamy tak naprawdę osobom, które chcą się już zarejestrować. Czy mają pełne informacje, są zdecydowani na rejestrację. I ten ostatni na samym dole link to jest formularz do rejestracji. Prosty formularz do rejestracji. W momencie, kiedy się rejestrujemy, wypełniając kilka danych, po tym dostajemy maila, musimy wejść na skrzynkę mailową, potwierdzić konto, takiego linka aktywacyjnego i dokończyć rejestrację. No i później tam jak gdyby jesteśmy prowadzeni intuicyjnie, żeby dokończyć wypełnianie wszystkich danych osobowych, a następnie zweryfikować się. Bardzo ważne, to co powinniśmy też pamiętać, bo tego gdzieś tam może to nam umknąć, że oprócz potwierdzenia tego adresu mailowego i aktywacji konta, po wejściu już na konto musimy też dopisać swój numer telefonu i go zweryfikować. Dostaniemy kod SMS, którym potwierdzamy nasz numer telefonu. Na ten numer telefonu dostajemy dużo informacji, między innymi SMS-y później o prowizjach, o właśnie tych bonusach, które firma nam płaci za aktywność i wiele innych informacji, które możemy właśnie dostać za pomocą SMS-ów, telefonu, więc warto ten telefon mieć zweryfikowany. Przechodzimy do programu partnerskiego. Jak widzimy, program partnerski składa się z 7 pozycji.
Pierwsza pozycja to jest właściwie partner, to jest ktoś, kto się zarejestrował we firmie i zweryfikował swoje konto. Taki partner tak naprawdę na dzień dobry ma cztery poziomy, jeśli chodzi o program partnerski. Z pierwszego poziomu otrzymujemy 15% bonusu. Konsultant to inaczej można powiedzieć partner, który sam zainwestował $100 we firmie, ale też zaprosił dwóch znajomych, którzy zrobili to samo, czyli zainwestowali po $100, pierwsze $100 swoje wpłacili, być może w formie właśnie takiej ratalnej, jak kupili jakiś pakiet większy, w wysokości na przykład, nie wiem, $1000, spłacają sobie ratę po $100, płacili to pierwsze $100 i w tym momencie, kiedy na naszym koncie nasza inwestycja plus inwestycja dwóch partnerów wynosi $300, otrzymujemy status konsultant. Lider to partner, od którego tak naprawdę ja zawsze mówię, że zaczynamy tutaj współpracę z firmą, jeśli mówimy o jakimkolwiek programie partnerskim, ponieważ ten poziom, ten status można osiągnąć w bardzo krótkim czasie. Właściwie tak jak już od kilku tygodni powtarzam na którymś webinarze, można go osiągnąć w ciągu pierwszego tygodnia. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę nie potrzebujemy na tym poziomie ludzi, którzy budują zespoły. Tak naprawdę pokazujemy technologię, możliwości, jakie kryją się właśnie za Skyward Community. W momencie, kiedy my osobiście zainwestowaliśmy $200 i zaprosimy trzy osoby, które zrobiły to samo na pierwszym poziomie, w pierwszej linii, czyli po $200, pozostałe osoby lub nasz wkład muszą łącznie wynosić 2000. Jeśli spełniamy ten warunek, a można, tak jak powiedziałem, go bardzo szybko spełnić, to w tym momencie na naszym koncie w prawym górnym narożniku pojawia się status partnerski lider. I od tego zaczyna się tak naprawdę zabawa, jeśli chodzi o jakąkolwiek ścieżkę kariery, jakąkolwiek tutaj współpracę w programie partnerskim. Ten status jest takim pierwszym statusem, status master, który tak naprawdę przy tym statusie osobiście musimy już popracować i zaprosić do firmy, do współpracy nie tylko potencjalnych inwestorów, bo takich możemy mieć bardzo wielu. Jeśli będziemy mieć 10, 20, 50, 100 lub więcej tylko inwestorów, to statusu tak naprawdę mastera nigdy nie osiągniemy. Natomiast w momencie, kiedy zapraszamy do współpracy, to zapraszamy różnych ludzi. Zapraszamy takich, którzy chcieliby dobrze zainwestować, bo mają środki, ale nigdy nie będą polecać, ale też mamy osoby, które chcą w przyszłości dobrze zarobić z udziałów, natomiast teraz chcą popracować i otrzymać z tego bonusy w postaci wypłaty dolarowej. Wtedy jak zapraszamy takich partnerów, którzy chcą popracować, budować struktury, budować program partnerski, to te osoby zapraszają kolejne osoby, dzięki czemu my jako przyszli masterzy pozyskujemy liderów. Jak mówiłem, liderów łatwo pozyskać, ale są to osoby, które zapraszają też już kolejne osoby. Czyli poziom mastera uzyskujemy wtedy, kiedy sami osobiście zainwestowaliśmy w okresie nieokreślonym tutaj, czyli firma nie daje nam jakiegoś tam czasu określonego, $1000, też mamy przynajmniej trzech liderów na pierwszym poziomie, z których każdy zainwestował nie mniej niż $200 i pierwsza nasza linia, czyli osoby bezpośrednio zaproszone do firmy, łącznie z naszą inwestycją, suma inwestycji musi wynosić nie mniej niż 5000. Czyli nasza inwestycja, trzech liderów z minimalną inwestycją 200, to jest ten wymóg przy liderach, który widzieliśmy w wcześniejszym slajdzie, łączna inwestycja z pierwszej linii, z pierwszego pokolenia musi wynosić 5000. Wtedy uzyskujemy status master. Status ekspert. Tutaj pewna jest zmiana, jak zauważamy. Ekspert to partner, który ma pod sobą minimum trzech masterów,
Z tym, że jak zauważamy tutaj na wykresie po lewej stronie, następuje pewna zmiana, z tego względu, że dwóch masterów musimy mieć w pierwszej linii, czyli to muszą być masterzy zaproszeni bezpośrednio przez nas, których wykreowaliśmy, którym pomogliśmy, z którymi współpracowaliśmy ściśle, pomogliśmy im uzyskać również status mastera. Natomiast trzeci master musi być w niezależnej linii, ale to może być master na drugim, na trzecim, na czwartym poziomie, czyli to pokazuje nam, jak ważne jest współpracować nie tylko bezpośrednio z osobami, które zaprosiliśmy do firmy, ale też pracować, pomagać osobom w drugiej, ewentualnie w trzeciej linii, osoby, które chcą pracować, osoby, widzimy, które są gotowe, osoby, które mówią, że mają potencjalnych inwestorów, ale jeszcze do końca troszeczkę wahają się ewentualnie przeprowadzić rozmowę, porozmawiać z kimś. My wtedy powinniśmy wyjść z inicjatywą, jeśli chodzi o status ekspert, no to jak sama nazwa mówi, do czegoś już zobowiązuje, lub jeśli zabiegamy o taki status eksperta, to do czegoś zobowiązuje i chcemy faktycznie pomagać, robić duplikacje, pomagać naszym bezpośrednio partnerom, ale pomagać również w kolejnych liniach, szczególnie tym, którzy są gotowi do pracy, którzy chcą coś zrobić, którzy mówią, mam ludzi, fajnych ludzi, ale boję się spalić temat. Jak najbardziej pamiętajmy, pomagajmy takim partnerom, dzięki czemu możemy uzyskać właśnie status eksperta. Jeśli chodzi o wymagania, to widzimy, że własna nasza osobista inwestycja to 5000 i to jest tak naprawdę historycznie kwota inwestycji liczona. Oprócz tego musimy mieć trzech partnerów mających status master. Tak jak już tłumaczyłem, dwóch bezpośrednich, trzeci może być w niezależnej linii na drugim, trzecim i tak dalej poziomie. I teraz tak, pierwsze pokolenie, czyli osoby bezpośrednio zaproszone przez nas i nasza osobista inwestycja we firmie, to kwota, która musi wynosić co najmniej 10000. Jeśli taką kwotę uzyskujemy, czyli narastająco, 5000 plus trzech masterów pod nami i kwota inwestycji z pierwszego pokolenia 10000 wynosi, uzyskujemy status eksperta. On pojawia się w lewym narożniku, tak naprawdę w momencie, kiedy spełniamy warunek, on się pojawia automatycznie. Tutaj nie zwracam uwagi na to przy wcześniejszych tych slajdach, natomiast jak widzimy, wynagrodzenie partnerskie za każdym razem, kiedy zmieniamy status z lidera na mastera, z mastera na eksperta i tak dalej, zwiększa się nasze wynagrodzenie. Zwiększa się też głębokość wynagrodzenia, którą sięgamy jako partnerzy firmy, ponieważ przy ekspercie to już jest 20 poziomów i to już jest naprawdę coś. Kolejny status to status top ekspert. Tutaj jak widzimy, nie zmienia się nic, niewiele się zmienia, jeśli chodzi o samą kwalifikację, ponieważ proporcjonalnie do statusu, który w tym momencie zabiegamy, który chcemy uzyskać jako top eksperci, musimy mieć pod sobą w strukturze minimum trzech ekspertów. I tak samo, dwóch bezpośrednio na pierwszym poziomie, a trzeci może być w niezależnej linii na drugim, trzecim czy też czwartym poziomie. Inwestycja nasza osobista jako top ekspertów nie może być mniejsza niż 10000. Musimy mieć trzech partnerów mających status eksperta. I co ciekawe, tutaj jak widzimy dochodzi dodatkowe wynagrodzenie, dodatkowy bonus, są to miesięczne kwalifikacje. Czyli jeśli w danym miesiącu uzyskamy, nie licząc w strukturze naszej top ekspertów lub sky ekspertów wchodzących w skład naszej czy innych struktur, to minimalna inwestycja musi wynosić w danym miesiącu 5000, 10 lub 20. Jeśli jest obrót w danym miesiącu 20000 nasz, no, struktury, bezpośredniej struktury, to w tym, przepraszam, tutaj się pomyliłem.
jeśli chodzi o 5000, niezależnie od top ekspertów i sky ekspertów. Natomiast jeśli chodzi o ten obrót, to dotyczy on całej struktury w danym miesiącu. I w danym miesiącu, jeśli mamy 5, 10, 20 tysięcy, uzyskujemy oprócz bonusów, które nam się należą z programu partnerskiego, otrzymujemy dodatkowy bonus na nasze konto w wysokości 500, 800 lub 1500 dolarów. To są całkiem niezłe pieniądze, jak na polskie warunki. I ostatni stopień w karierze, być może w przyszłości to się zmieni, jeśli będzie taka potrzeba, jest to status Sky Expert. Jak widzimy tutaj, ten status dodatkowy pojawił się top expert, czyli na tym poziomie musimy mieć minimum dwóch ekspertów na pierwszym poziomie i dodatkowo dwóch ekspertów na dowolnym poziomie. Oczywiście to mogą być partnerzy, których my osobiście zaprosiliśmy, ale mogą być to partnerzy na drugim, na trzecim, czwartym poziomie w niezależnej linii, w niezależnej nodze. Wtedy jest to jeden z warunków uzyskania statusu Sky Expert. Oczywiście oprócz tego nasz osobisty wkład historyczny musi być to 20 tysięcy dolarów. Jak już powiedziałem, musimy mieć czterech partnerów mających status Top Expert. I co najważniejsze, jak czytamy tutaj, suma inwestycji osób stanowiących pierwsze pokolenie z uwzględnieniem inwestycji własnych powinna wynosić co najmniej 90 tysięcy. To jest warunek. Natomiast jeśli chcemy uzyskać te dodatkowe bonusy, to jak czytamy tutaj w slajdzie, SkyExpert uzyskuje prawo do comiesięcznego top bonusu w wysokości 2000, aby otrzymać bonus suma inwestycji z twojej struktury, z wyjątkiem, tak jak było w wypadku top eksperta, z wyjątkiem inwestycji dokonanych przez osoby wchodzące w skład zespołów partnerów mających status top ekspert lub wyższy, czyli Sky Expert. Oprócz tych osób, oprócz tych zespołów, nasza cała struktura musi wynosić w danym miesiącu minimum 10 tysięcy. Wtedy, kiedy obrót mamy całej struktury w wysokości 10 tysięcy, uzyskujemy bonus 500 dolarów. Jeśli mamy obrót w danym miesiącu 30 tysięcy, uzyskujemy bonus w wysokości 2000 dolarów. No i jak widzimy tutaj, osiągamy, jeśli chodzi o wynagrodzenie partnerskie, 24 poziomy. Jest to bardzo głęboka struktura, która pozwala nam tak naprawdę osiągać całkiem niezłe pieniądze, jak już powiedziałem, na polskie warunki i dobrze z tego żyć. Tutaj jest jeszcze takie podsumowanie, warunki osiągnięcia statusów partnerskich. Tutaj szczególnie, tak jak powiedziałem, zwracam uwagę na, jeśli chcemy pracować w programie partnerskim, chcemy polecać i duplikować i powielać jak gdyby ten system, to tak naprawdę zacznijmy od początku to, co nas interesuje w ogóle jako współpracowników, osób biorących udział w programie partnerskim, poziom lidera, to jest minimum, to jest podstawa. Tak naprawdę nasze 200 dolarów, trzech partnerów, którzy mają po 200 dolarów, łączna inwestycja 2000. I od tego tak naprawdę zaczyna się przygoda. Później każdy status tak naprawdę to osiągamy dzięki konkretnej pracy i pozyskiwaniu partnerów, którzy też chcą pozyskiwać kolejnych, czyli chcą duplikować, chcą powielać, chcą tą technologię, jeśli chodzi o Skyward Community, tą całą technologię kolei strunowej, chcą po prostu upowszechniać, mówić szeroko o niej innym osobom, a przy tej okazji dobrze zarobić. To w tym momencie tak naprawdę, jeśli takie osoby pozyskujemy, bardzo łatwy sposób, płynnie przechodzimy na kolejne poziomy. Natomiast w wielu wypadkach mamy dużą pracę wykonaną, ale jeśli są to tylko nasi bezpośredni poleceni, tylko inwestorzy, tylko i wyłącznie inwestorzy, to tak naprawdę, jak dobrze wiemy, nie pozwoli nam się jak gdyby
spinać tutaj po tych stopniach, po tym programie partnerskim, ponieważ dostaniemy odpowiednią prowizję, dostaniemy odpowiedni bonus, no bo tak trzeba otwarcie powiedzieć, natomiast te statusy nie będziemy jak gdyby mieli możliwości głębiej sięgać. Tutaj bardzo fajny slajd, bonus za rozwój struktury partnerskiej dla statusów partner, konsultant i lider. To zdjęcie pokazuje tak naprawdę, że każdy z nas oprócz tych 15% z pierwszego poziomu, niezależnie, może dodatkowo w danym miesiącu otrzymać dodatkowo 3%. Jest to uzależnione od ilości rad przez bezpośrednio zaproszonych partnerów, wykonanych przez nich zakupy. Czyli osoby, które kupują pakiety, osoby, które kupują na raty pakiety, każda rata to jak gdyby jedna cegiełka. Przy 5 ratach uzyskujemy dodatkowo 1% w programie partnerskim, przy 10 dostajemy 17, przy 20 dostajemy 18. Co ważne, to w momencie, kiedy w danym miesiącu jest to narastająco, czyli 20 osiągamy na przykład 20 rat w strukturze w pierwszym poziomie, 20 rat, otrzymujemy 18%, ale firma nam wyrównuje do tyłu za wszystkie 19 rat, wyrównuje nam porówno, z każdej raty otrzymujemy w tym wypadku 18%. Czyli to nie jest tak, że od 20 dopiero dostajemy, od 21, 2, 3 dostajemy 18, nie. W momencie, kiedy pojawia się w strukturze 20 rata w pierwszej linii w danym miesiącu, to firma wyrównuje nam za 19 wcześniejszych rat, dostajemy po 18% bonusu. Więc to jest naprawdę warte uwagi. Krótkie podsumowanie. Minimalna kwota inwestycji $50, minimalna kwota wypłaty 30. Wynagrodzenie partnerskie są księgowane wyłącznie na koncie bonusowym. Ostatnie dwa punkty. Wypłata odsetek jest wypłacana maksymalnie do 24 poziomu, czyli do takiego poziomu możemy sięgnąć w strukturze partnerskiej. No i każdy może zaprosić nieograniczoną liczbę partnerów. Tutaj możemy tak naprawdę szukać nieskończoność, nieograniczoną liczbę partnerów. Warto o tym pamiętać, ponieważ niektórzy się zastanawiają, że jak skończy się 15 poziom, czy będzie coś robić? Oczywiście, że będzie co robić, ponieważ firma nie zamierza tutaj jak gdyby zwijać się i zostają akcje, udziały i ci, którzy się zaapali, to zarabiają, ci, którzy nie, no to nie, ponieważ wiemy, że będą na początku kilkanaście, później kilkadziesiąt, później setki różnych projektów adresowych, tak zwanych celowych, budowanych, a tu będą fundusze potrzebne. Będą pewnie inwestorzy strategiczni, ale też my będziemy mieć możliwość kupienia udziałów również tych projektów adresowych, które będą skierowane na przykład jakiś konkretny odcinek od punktu A do punktu B. Przykładowo jest jakiś projekt adresowy z Poznania do Warszawy, budowany jest inwestor strategiczny, który wykłada, załóżmy, 80% kwoty, potrzebne 20% do inwestowania właśnie z kapitału prywatnego. Wtedy jakaś tam część będzie naszym, być może naszym udziałem lub też udziałem przyszłych naszych partnerów. Tutaj jeszcze krótko o pewnych nagrodach, które firma daje. Jeśli chodzi o poziom mistrza, czyli tego mastera, jest długopis markowy. Tutaj zwracamy się zawsze do swoich sponsorów lub sponsorów sponsorów, którzy taki długopis mogą nam wręczyć, przesłać też ewentualnie pocztą, jeśli taka jest potrzeba. Przy kolejnym ekspercie to już jest czysta gotówka, ponieważ w momencie, kiedy uzyskamy stopień, status eksperta, na nasze konto firma w ciągu 24 godzin przeleje bonus w wysokości $500. W momencie, kiedy uzyskujemy status top eksperta, na nasze konto firma przeleje jednorazowo w ciągu 24 godzin $1500.
i przy Sky Expercie to jest 2000 w ciągu 24 godzin od otrzymania tego statusu. Pamiętamy, że zarówno przy Top Expercie, jak i Sky Expercie są możliwe również dodatkowe bonusy, które uzyskujemy za wkład w danym miesiącu, czyli narastająco kapitał w danym miesiącu, jeśli zebraliśmy tam 10, 20, 30 czy więcej tysięcy, otrzymujemy też odpowiednie bonusy od firmy na konto. Teraz kilka informacji. Na naszej stronie, jak się od razu zalogujemy do swoich biur, to zaraz na pierwszej stronie, często na tych paskach, przewijają się informacje najróżniejsze, przede wszystkim o informacje o nowościach, newsy i tak dalej, do czego Was wszystkich zachęcam, żeby się z nimi na bieżąco zapoznawać, ponieważ one dotyczą często różnego rodzaju promocji, różnego rodzaju akcji, ale też bardzo dużo informacji jest o naszej technologii, co tak naprawdę się w tej chwili w niej dzieje. To jest jedna sprawa, więc warto tą aplikację, którą tutaj widzimy, to jest aplikacja mobilna na komórkę naszych biur, warto, aby każdy z nas miał zainstalowaną. Oczywiście ona jest cały czas poprawiana, więc pewnie te możliwości tej aplikacji będą cały czas się zmieniać. Warto też sprawdzać co jakiś czas aktualizację. Już momencik. Internet niestety jest. Internet czasem jest nieubłagalny, więc niestety jest to niezależne też ode mnie w tym momencie. Postaram się zamknąć i otworzyć jeszcze raz. Okej, udało się. Także przepraszam tutaj za tą krótką wpadkę. Tutaj dosłownie na dwóch slajdach, zarówno na tym, jak i wcześniejszym, mamy informacje o ratach. Jak wiemy, jeśli chodzi o możliwość zakupu udziałów inwestycji naszej, może odbywać się zarówno za gotówkę jednorazowo, jak i na raty. Pamiętamy, że tutaj jeśli chodzi o raty, to minimalna inwestycja w tej chwili jest $25, jest to przy pakiecie $250. I tutaj szczególnie na to zwracam uwagę, dlatego że w momencie, kiedy kupujemy na raty, pamiętajmy o tym programie partnerskim, który umożliwia nam uzyskanie 3% dodatkowo prowizji, czyli tego bonusa. W momencie, kiedy nawet kupimy jeden pakiet w wysokości $250, ale kupimy go na raty i te 10 rat spłacimy jednorazowo, czyli jedną za drugą w danym dniu, jest to liczone jako 10 płatności rat. Więc nie muszę tutaj dużo mówić, z czym to się wiąże. Wiąże się to po prostu z dodatkowym bonusem w wysokości przy 10 płatnościach raty. Pamiętamy, że 2% dodatkowe już jest prowizji, czyli 17%, a nie na przykład 15%. Więc warto o tym pamiętać, szczególnie kiedy właśnie kupujemy te pakiety, kiedy partner zastanawia się na przykład, czy kupić za gotówkę jednorazowo, czy na raty. Jeśli polecimy mu, żeby kupił na raty, może spłacić rata po racie, na przykład 10 rat jednorazowo, jedna za drugą, to wiemy, że my otrzymamy osobiście na dzień dobry tak naprawdę w tym momencie 2% więcej. Więc o tym pamiętajmy. Wiemy, że tak naprawdę firma od czasu do czasu robiła różne akcje.
promocyjne i pewnie bardzo dobrze pamiętamy różne akcje związane z pakietami, z udziałami, z możliwością zasadzenia drzewa lub by mieć swoje osobiste drzewo w ekotechnoparku. Były różnego rodzaju monety pamiątkowe, było też muzeum w 2017, odpalone muzeum Sufit z tysiącami nazwisk i imion inwestorów z całego świata. I tak naprawdę ostatnio pamiętamy, mam nadzieję, że wielu z Was się załapało i dało sobie tą szansę związaną z hologramem. Czyli tak naprawdę kupując jeden z pakietów, które mieliśmy możliwość kupić w lutym, mogliśmy stworzyć własny hologram, który jest wyświetlany w 3D w muzeum, w ekotechnoparku. I co najciekawsze, z jednej strony pozwala nam to w jakiś tam sposób zachować się w historii, wyjątkowej historii, która będzie budować się nie tylko za naszego życia, ale pewnie przez kolejne pokolenia. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, tak naprawdę na dzień dzisiejszy miejsce chociażby ekotechnoparku koło Mińska jest odwiedzane przez dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy co roku różnych turystów, ponieważ wiadomo, ekotechnopark jest jednym z głównych atrakcji turystycznych koło Mińska. I zwiedzając to muzeum, każdy może po prostu popatrzeć sobie właśnie na osoby, które w jakiś tam sposób przyłożyły się pewną cegiełkę do powstania tej technologii. I teraz tutaj pokażę na dwóch slajdach. Akurat to jest jedno z akurat z moich zdjęć. Tu się pochwalę tak troszeczkę nieskromnie. No, kupując jeden z pakietów w wcześniejszych latach, między innymi kupiłem drzewo, które dzisiaj już owocuje, no bo ta jabłonka, którą tu widzimy, która tak naprawdę jest z 2017 roku, już owocuje i ma się bardzo dobrze, więc jest to pewna pamiątka z imieniem i nazwiskiem, ale myślę, że bardzo ciekawe temat związany jest z muzeum, którym mogliśmy się jak gdyby upamiętnić. Widzimy tutaj między innymi po lewej stronie od góry jest pozycja 4., 5., 6. Moje imię, nazwisko, Mariusz Duczmański. No i w tamtych latach, to było 2017, no jedynie co może mnie też pocieszać, że moje imię, nazwisko nie jest najmniejsze, czyli tam w jakiejś tam część, jakiś kapitał swój na ten czas wtedy już wniosłem. Więc to jest niesamowita pamiątka, że my możemy być po prostu w historii Skyward Community. Teraz pokażę taki krótki, amatorski filmik, który tak naprawdę pokazuje to muzeum. On jest niezmontowany, amatorski, ale pokazuje faktycznie, jeśli nie mieliśmy jeszcze okazji, to możemy zobaczyć, jak to muzeum wygląda. Oczywiście takie wycieczki, myślę, że jeśli będzie sytuacja na świecie pozwalać, to pewnie taką wycieczkę będzie trzeba zorganizować, jakiejś grupy polskiej i możemy też pojechać. Здесь моя, мое имя и фамилия. Вот тут получается. Галина Жукова. Мы находимся в музее Skyway. Так что, вот такой у нас здесь музей. Само мотор-колесо. Это сама технология. Противосходное мотор-колесо. Наши первые юнибасы. Анатолий Юницкий. Вот тут на стенах показаны все наши патенты и премии Анатолия Юницкого. Spaceway. Вот так он выглядит. Так он будет в космосе. Общепланетарное транспортное средство. Ой, наши юнибусы.
Вот так вот наши дома будут выглядеть, наши смарт-сити. Вот так. Здесь у нас машины для инвалидов. Это на электрическом, электричестве. Все на электрическом ходу. Вот такие у нас модели. Вот так. А сейчас мы пойдем за книжкой. Оля. A zatem widzimy cały sufit w tysiącu nazwisk inwestorów, którzy jak gdyby spięli się do tamtego czasu, kiedy była pewna promocja związana też z pakietami. Tylko sobie zerknę. Okay. I taka była faktycznie możliwość zadziałania. Tutaj jeszcze krótka informacja związana z tym newsem, który ukazał się 2 lutego. Pewien znany youtuber, osoba, która ma milion subskrybentów na Liken, stworzyła bardzo ciekawy film i bardzo ważne, żebyśmy wykorzystywali te materiały, ponieważ tak jak powiedziałem, ten news jest z 2 lutego, wyszukajmy sobie go. Widzimy tu, że w materiałach jest YouTube. Jak klikniemy sobie na ten napis niebieski YouTube, mamy możliwość wyświetlenia filmu. Z tłumaczeniem po angielsku, ale jest on bardzo dobrze zrobiony. Do promowania tego biznesu jest naprawdę, uważam, świetny. Także wykorzystujmy takie perełki, które gdzieś tam też również w naszym biurze pojawiają się do promowania programu partnerskiego. No i tutaj teraz doszliśmy do sedna sprawy. Wielu z nas pewnie zastanawia się, o co chodzi z tą nową promocją, która rozpoczęła się wczoraj. Czy jesteś gotowy na wzrost wynagrodzenia? Tak naprawdę każdy z nas, jeśli jest zainteresowany wzrostem wynagrodzenia, to w miesiącu marcu może to znacznie uczynić. Dlaczego? Dlatego, że firma dała nam możliwość inwestycji i możliwość pozyskiwania nowych partnerów, pozyskiwania inwestycji oczywiście nowych, w postaci nowych partnerów i ich inwestycji i podnieść nam bardzo znacząco, przynajmniej w tym miesiącu marcu, nasze wynagrodzenie z tytułu programu partnerskiego. W jakiej wysokości? Widzimy, że cała akcja podzielona została na 4 etapy. Pierwszy tydzień od 1 do 7 marca, czyli tak naprawdę mamy jeszcze około 5 dni. Drugi tydzień od 8 do 14, trzeci od 15 do 21 i od 22 do 28 marca kończy się akcja. Możemy uzyskać w pierwszym tygodniu więcej wynagrodzenia z dwóch rat: 30%, 26%. 23% i 20%. Czyli tak naprawdę w pierwszym tygodniu z pierwszych dwóch rat, które płaci inwestor, nowy inwestor, możemy uzyskać łącznie nawet, jak ktoś dobrze liczy, 33%. Skąd to 33%? 15% te, które dostajemy standardowo, 3%, które daje nam w wypadku, kiedy w danym miesiącu będziemy mieć 20 płatności z tytułu rat, niezależnie od wysokości. No i 30%, jeśli ci inwestorzy, którzy będą w pierwszym tygodniu, począwszy od drugiego inwestora. Bo tutaj na drugim slajdzie mamy fajnie rozpisane, w jaki sposób to się liczy. Partner w ciągu miesiąca zaprasza w pierwszej linii nową osobę, która zarejestruje się i zainwestuje w dowolny pakiet, tradycyjnie otrzymuje 15% od zainwestowanej kwoty, niezależnie czy to będzie na raty, czy w gotówce. Pierwszy partner zaproszony, nowy partner zaproszony od pierwszego
do 7 marca daje nam aktywację tego całego, tej całej akcji, która będzie trwać do 28. Pierwszy partner. Natomiast każdy nowy partner, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, czy więcej zarejestrujemy im ich i czym więcej ich kupi pakiet w pierwszej części miesiąca, czyli załóżmy do 7, później tam od 14, pamiętamy, do od 8 do 14, jeszcze cofnę, żeby nie kręcić, od 8 dokładnie do 14 mamy 26% i tak dalej, i tak dalej. Co ważne, pierwszy partner aktywuje nam promocję. Widzimy, tutaj na stronie po prawej jest taki napis, promocja jest nieaktywowana. W momencie, kiedy zaprosimy partnera i zainwestuje on dowolny pakiet, to może być najmniejszy za $25 miesięcznie lub jednorazowo 250, jest aktywowany, jest to nowy partner, aktywował nam promocję. W momencie, kiedy zapraszamy drugiego, trzeciego, czwartego, piątego partnera i który na przykład opłaci ratę w marcu i drugą ratę zapłaci również w marcu przed końcem promocji, otrzymamy od dwóch rat, jeśli to będzie pierwszy tydzień, 30% dodatkowo prowizji, czyli tego bonusu. Czyli 15 plus 15, łącznie 30%. Jeśli będzie wyrównanie, ponieważ w ciągu miesiąca będziemy mieć 20 płatności z tytułu rat w pierwszym poziomie, to w tym momencie dodatkowo dostajemy jeszcze 1, 2 lub 3% więcej bonusa. Czyli naprawdę warto popracować. Jest to świetna okazja dla ludzi, którzy potrafią rekrutować, którzy potrafią zapraszać, którzy potrafią budować struktury, ponieważ jest możliwość otrzymania naprawdę sporych pieniędzy. 30% bonusu, a nawet 33% bonusu z wysokości inwestycji przez nas zaproszonych partnerów, to jest naprawdę spore wynagrodzenie ze strony firmy. No tu jeszcze są uwagi dotyczące właśnie tej promocji. Tak jak powiedziałem, że pierwszy partner zaproszony z dowolnym pakietem, czy to na raty, czy na za gotówkę, on aktywuje tą promocję, a wszyscy kolejni nowi to ci, którzy dają nam naprawdę spory bonus. Czyli właściwie 100% możemy otrzymać w pierwszym tygodniu bonusu w stosunku do tego, co otrzymujemy standardowo. Tu jeszcze kilka takich informacji, o których mówię od jakiegoś czasu. Między innymi pamiętajmy, że w naszych kontach, ponieważ wiele osób tak naprawdę tego jeszcze nie zrobiło. Wiem, że nawet wśród znajomych, ostatnio z jednym znajomym mówiłem, zrób to, bo nikt nie myśli o tym, że coś się stanie, ale jak coś się stanie, no to jest problem. Nikt nie chce przechodzić przez jakąś batalię, jakąś tam prawną, nie wiem, jakieś sprawy spadkowe, sądowe, nie wiadomo co tam jeszcze. Mamy możliwość w swoich kontach ustalić tak zwanego spadkobiercę. Czyli gdyby nam coś się stało, to możemy ustalić spadkobiercę, to może być jeden, dwóch, trzech, niezależnie od tego możemy procentowo podzielić nasz majątek w postaci udziałów, komu chcemy. Wpisując imię, nazwisko, telefon, adres mailowy, my to zatwierdzamy. I to my zróbmy, jeśli tego jeszcze nie zrobiliśmy do tej pory, to zadbajmy o tą sprawę. Gdzie to znajdziemy? Wchodzimy w ustawienia, zakładka dane osobowe. Jak zjedziemy na dół, to znajdziemy między innymi taką zakładkę jak właśnie spadkobierca. Tutaj też ważne, ponieważ jak się logujemy na nasze konta, to pewnie bardzo często widzimy, że zabezpiecz lepiej swoje konto dodatkowo jakimś hasłem, loginem, słabe hasło, słabe zabezpieczenie. Jest ich wiele, wiele tych możliwości zabezpieczenia swojego konta w Skyward Community, jeśli chodzi o biura. Natomiast takim prostym jest między innymi ten 6-cyfrowy kod aplikacji Authentication, ten Google program, gdzie tak naprawdę po zeskanowaniu mamy w komórce kody, które zmieniają się tam co chyba 30-60 sekund. Wpisując ten kod, mamy zabezpieczone naprawdę dobrze swoje konto, oprócz standardowego hasła.
które nie powiem, że często te hasła są no niestety bardzo proste, nie? Więc to też warto się na tym zastanowić, jakie hasło ustalamy do kont. To jest jedna sprawa. Jeśli ustalimy sobie taki sześciocyfrowy kod w aplikacji, to pamiętajmy, żebyśmy w dobrym miejscu gdzieś zapisali kod lub znak QR, wydrukowali sobie i schowali, ponieważ jak nam komórka zginie, czy też będzie jakaś awaria, uszkodzi się, przestanie nam działać, to nie będziemy mieć dostępu do konta. Oczywiście możemy później wyłączyć takie zabezpieczenie kodem, pisząc do firmy, ale to wymaga dodatkowego stresu, wymaga pisania maila, tworzenia zdjęć i tak dalej, zweryfikowania się ze strony naszej. Jeśli chodzi o to, gdybyśmy zablokowali sobie takie konto, nie mieli dostępu. Powiem szczerze, osobiście ostatnio sobie zablokowałem konto i było potrzebne pewne zdjęcie, które też pokażę za chwilę. Wiecie, jak zablokowałem sobie konto? Ponieważ kilku partnerom przelewałem na raty pieniądze, bo mnie prosili, żebym im właśnie tam z jednego miejsca zasiliłem i później porozsyłałem na raty. No, ponieważ należę często do tych niecierpliwych, często na kod, ja akurat mam niezrobiony, nie zrobiłem od początku sobie czterocyfrowego PIN-u, a powiem do potwierdzenia płatności, dobrze sobie zrobić czterocyfrowy PIN i go zapamiętać, ponieważ maile przychodzą różnie. Ja akurat mam zaznaczony sztywno na mail, przychodzi mi PIN na maila, a ten mail przychodzi czasami po minucie, po dwóch, czasem po trzech, w zależności od serwerów, a mi się bardzo śpieszyło, bo miałem do zrobienia ileś tych płatności. Więc po prostu po pięć razy tam poklikałem, żeby ten PIN przyszedł. No i przy ostatniej tam próbie przesyłania pieniędzy do partnera, też jeszcze raz, dwa, trzy, patrzę, konto zablokowane, napis konto zablokowane. Zablokowałem sobie konto, no i oczywiście zaczęła się górka. Pierwszy skontaktowałem się, tak jak tutaj mamy po prawej stronie, z konsultantem online. Przedstawiłem mu sprawę, w czym problem. Wysłałem mu też odpowiednie zdjęcia, które za chwilę wam pokażę, w jakiej formie to zrobiłem, ale też wysłałem oczywiście maila do firmy na wskazany mail kontaktowy właśnie tutaj na czacie online przez doradcę i poprosiłem doradcę, żeby podał mi numer ticketu, czyli numer zgłoszenia. Taki numer od niego otrzymałem. Za chwilę przyszedł na mail ten numer, który on mi dał, przyszedł na maila również z potwierdzeniem, że taki ticket został ustawiony i firma będzie się ze mną kontaktować w sprawie odblokowania konta. A ponieważ sobie zablokowałem konto klikając wielokrotnie, to musiałem zrobić takie zdjęcie, o czym już mówiłem na ostatniej prezentacji, a miałem teraz w ostatnim tygodniu właśnie tą przygodę. Czyli musiałem zrobić sobie bardzo piękne zdjęcie selfie, akurat byłem po pewnym spotkaniu, więc akurat też byłem pod krawatem, więc bardzo szybko to zrobiłem. Poprosiłem żonę, żeby zrobiła mi ładne zdjęcie, czyli robiąc sobie komórką samemu, jest ono o wiele gorszej jakości, więc poprosiłem żonę, żeby mi zrobiła dobrej jakości zdjęcie. Tak jak widać tutaj twarzy i blisko miałem kartkę z napisem imię, nazwisko, nazwa firmy, SWC, zrobiłem skrót i datę bieżącą i dowód osobisty. I tak trzymając przy twarzy zrobiła mi zdjęcie czytelne, czyli po powiększeniu musiała być zarówno twarz czytelna, jak i zdjęcie, na zdjęciu powiększony dowód osobisty plus ta kartka dobrej jakości. Wysłałem to i tak naprawdę na drugi dzień miałem konto odblokowane, ponieważ pisałem dosyć późnym już popołudniem, więc w ten dzień już nie dało się za wiele zrobić, ale na drugi dzień to konto miałem odblokowane i mogłem dokończyć transakcję z partnerem, który odetchnął, że tam na czas zdążył opłacić sobie też ratę, więc taka przygoda z tą możliwością odblokowania, więc warto pamiętać,
że gdyby z jakiegokolwiek powodu się to konto zablokowało, to takie zdjęcie, do takiego zdjęcia po prostu nie unikniemy. Selfie z dowodem, z dokumentem tożsamości plus imię, nazwisko, może być miejscowość, SWC, data bieżąca. I wysyłamy to na wskazany przez konsultanta z czatu online maila, takie zdjęcie z prośbą o odblokowanie konta. Firma tutaj w pierwszej kolejności, zaraz jak nasza kolej przyjdzie, bo pewnie nie jesteśmy sami na całym świecie, którzy takie rzeczy robią, odblokowuje nam to konto. Mi się udało na drugi dzień. No i ta ostatnia rzecz, na koniec, na sam koniec. Pewnie czytaliśmy, zarówno w mailach dostaliśmy, jak i na stronie, jak się zalogujemy do swoich biur, pojawił się taki komunikat. Instrukcje dotyczące ochrony przed oszustami. Tu na dole jest adres newsa, pod którym pojawił się ten komunikat. Tak jak powiedziałem, my dostaliśmy go w mailach. Jak przeczytaliśmy, to ok, bardzo dobrze. Jeśli nie, to warto wrócić do newsa z 26 lutego. Ten news, tak jak powiedziałem, tutaj jest na tym zdjęciu adres. I tam była informacja, że zaczynają się pojawiać różnego rodzaju oszuści, którzy próbują wyłudzić pieniądze od nas lub jakieś dane osobowe. I firma tam ostrzega, czego nigdy nie powinniśmy zrobić i z jakich adresów firma nigdy lub SMS-ów nigdy nie wysyła do nas. Czyli na przykład jest informacja, że nigdy nie wysyła do nas żadnych SMS-ów z prośbą o podanie jakichś danych, czy ewentualnie jakichś płatności albo jakiejś promocji za pośrednictwem SMS-a. Podane jest w tym newsie między innymi z jakiego serwera, z jakiego konta e-maila zawsze wysyła informacje i tam nas wyczula, żebyśmy dokładnie sprawdzili mail, czy nie ma jakiejś literówki, jakiejś zmiany w adresie, zanim cokolwiek zrobimy i że te wszystkie promocje związane z możliwością inwestycji, jakiejkolwiek zmiany, wszystko tak naprawdę dzieje się na naszym koncie, czyli na naszym back office. Nigdy firma nie robi tego gdzieś przez mailowo czy SMS-owo, nie prosząc nas o jakieś informacje. Oczywiście na maila firmy, tak jak powiedziałem, sprawdzonego, jednego, który jest jeden do takiego celu, wysyłamy dokumenty nasze, jeśli chcemy odblokować konto, bo z własnej winy to zrobiliśmy. Natomiast sprawdzamy dokładnie, czy to jest ten mail, który dostaliśmy od konsultanta. Bo zdarza się niestety, tak tutaj firma ostrzega nas, w niektórych krajach zaczynają oszuści wykorzystywać również tutaj stronę firmy, robiąc jakąś nakładkę, oczywiście ze zmienionym serwerem i domeną. Jak i również próba wysyłania jakichś informacji właśnie za pośrednictwem jakichś fałszywych maili czy jeszcze SMS-ów. Także bądźmy wyczuleni, zapoznajmy się z tym newsem, jeśli tego nie zrobiliśmy, żeby nie było też jakiejś wpadki, jakiejś sytuacji, że nas tak naprawdę coś złego by w tym wypadku spotkało. Także pomału tak naprawdę kończymy dzisiejszą prezentację. Cieszę się, że udało się zmieścić w godzinę. Cieszę się, że poświęciliście czas na to, żeby dzisiaj tutaj się spotkać ze mną. Może tak naprawdę 2-3 minuty na ewentualnie na jakieś pytania, które macie dotyczące programu partnerskiego. Tutaj, żeby nie być gołosłownym, pan Tomasz zapytał się, panie Mariuszu, kiedy jest spodziewany debiut na giełdzie? Zainwestowałem już 4 lata temu, wiem, że projekt ładnie się rozwija, ale ile jeszcze? Powiem dosyć okrężnie, ja zainwestowałem 5 lat temu, więc mógłbym też takie samo pytanie zadać. Natomiast wszedłem do firmy wtedy, kiedy nic nie było. Kiedy nawet pola nie było koło Mińska, Marina Morce. Były szuwary jakieś, które firma kupiła i od tego się zaczęło. No to mniej więcej od wtedy pojawiłem się w firmie, więc tak naprawdę kupowałem pewien pomysł, ponieważ niewiele można było obejrzeć. Pamiętam też, że rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który powiedział, jak pokazałem mu jakieś tam zdjęcia, pokazałem mu jakiś filmik, no panie, mój tłumik, kaktus wyrośnie, jak jakieś kolejki będą na jakichś linkach
jeździć, czy tam pływać, czy się poruszać. No od dawna tak naprawdę z nim nie rozmawiałem, on się też nie odzywa, więc sytuacja od tego czasu bardzo się zmieniła. Wiem, że przygotowania do giełdy są, tyle mogę powiedzieć. Wiem, że to jest długi proces. Wiem, że firma nie wejdzie prędzej, kiedy szczególnie tutaj pan Junicki nie zdecyduje się na taki krok, jeśli nie będzie pewny, że te udziały będą bardzo mocno rosnąć po wejściu, po debiucie na giełdę, ponieważ nie jest sztuką wejść na giełdę z wysokością za jedną akcję na przykład 1 czy 10 czy więcej dolarów, ale sztuką jest, żeby te akcje rosły po wejściu na giełdę. Nie chcielibyśmy, żeby one po miesiącu na przykład kosztowały 1 centa. Więc tutaj firma robi wszystko, żebyśmy my bardzo dobrze zarobili i zanim wejdzie na giełdę, to my musimy też zgodnie z pewnym memorandum, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, z dokumentem, który w zapisach jest na naszych stronach, otrzymać też pierwszą dywidendę ze strony firmy. I jakieś tam jaskółki mówią, że to może się zdarzyć, być może nawet już w tym roku. Z różnych źródeł są te finansowania, ponieważ jak wiemy, nie ma jeszcze projektów celowych, więc tutaj z tego tytułu nie może być pieniędzy, ale na przykład pamiętamy, że firma stworzyła auto, którego prawa sprzedała, przekazała zewnętrznej firmie. Czyli tutaj firma robi wszystko, żebyśmy my również zaczęli już pierwsze jakieś tam dywidendy otrzymywać, więc pewnie w niedalekiej przyszłości to się zdarzy. Niektórzy oczekują, że to będzie miało miejsce już w tym roku. Natomiast jeśli chodzi o giełdę, to ja często podaję przykład zwykłego Facebooka. Powstał w 2004. Natomiast wiecie, kiedy miał debiut na giełdzie? W 2012. 8 lat. Pytanie dlaczego? Dlaczego nie weszli na przykład w 2005, albo 2006, albo 2007? Pewnie dlatego, że chcieli mieć pozycję bardziej ustabilizowaną, pewną na rynku światowym, jako bardzo dobrze rozpoznawalna marka Facebook, jeśli chodzi o portal społecznościowy, dla potencjalnych ewentualnie inwestorów, reklamodawców późniejszych, i to był pewnie główny cel. I myślę, że tu chodzi też o to samo, że firma dba o nasze interesy, interesy swoje, że to ma być stabilny, potężny biznes, z którego my będziemy czerpać zyski w postaci dywidend, ale też być może część będziemy chcieli spieniężyć kiedyś akcji, ale będą z tego korzystać również nasze dzieci, wnuki, pewnie kolejne pokolenia, więc warto naprawdę uzbroić się w cierpliwość, ponieważ mamy tutaj coś wielkiego. Powiem tak, program partnerski pozwala nam zarobić fajne pieniądze, które pozwolą nam też jeszcze kupić jakieś dodatkowe udziały. Każdy oczywiście ma tych udziałów na tyle, ile jest w stanie sobie pozwolić, natomiast powiem szczerze, ja w 2016, kiedy podejmowałem współpracę z firmą, marzyłem, żeby mieć chociaż 1 milion. Taki był cel, to było moje marzenie wtedy. Tych udziałów mam dużo więcej niż planowałem, ale też cały czas myślę o kolejnym dokupowaniu, ponieważ zdaję sobie sprawę, że ta możliwość, którą mamy dzisiaj, ona prędzej czy później się skończy i nam się wydaje, że tak bez końca firma będzie sprzedawała te udziały w tej formie, jeśli chodzi o spółkę matkę, czyli tą główną spółkę, one się skończą i ten okres się skończy. Myślę, że takim dość dużym przełomowym dla nas okresem, czasem będzie zakończenie 15 etapu. Dlatego też ja zachęcam też często na Scape, na grupa Scape pojawiają się informacje, że będzie, na przykład będą webinary z dyrektorami, z ludźmi zarządów, z panem Masłowem, czy też jeszcze innymi osobami, które odpowiedzą często na właśnie te prawne pytania dotyczące właśnie tego, o co tutaj się pan między innymi mnie pyta. I tam można zadawać pytania i później są odpowiedzi, takie dość szczegółowe odpowiedzi. Więc bądźcie czujni, jeśli chodzi o te wszystkie informacje związane z jakimś tam debiutem na giełdzie, jakimiś informacjami dotyczącymi dywidend. Myślę, że dobrym takim wyznacznikiem będzie również audyt, na który czekamy, bo jeszcze tegoroczny, raczej za rok 2020 jeszcze audyt się nie ukazał.
więc na niego czekamy. Być może będzie tutaj jakiś również w tej sytuacji przełom. Trzeba poczekać, zobaczymy. Ja wszystkich Was zachęcam do tego, żeby brać udział w tych wszelkich promocjach, bo mamy fajny pieniądz, bonusy do zarobienia. Mamy też fajne akcje, które firma robi nam w ostatnim roku. To są wyjątkowe akcje. Myślę, że tak jak rozmawialiśmy z chłopakami, w ogóle się nie spodziewaliśmy, że w 2020 to będzie dyskonto 1 do 100. Dlatego spodziewaliśmy się dużo mniejszego dyskonta, ale firma wychodząc naprzeciw, ponieważ sytuacja na świecie jest jaka jest, pandemia i cały świat owładnął, i żeby wyjść naprzeciw, dała możliwość, naprawdę wyjątkową możliwość kupowania udziałów, inwestowania udziałów z dyskontem z roku 2017. Czy tak naprawdę wrócą jeszcze tego typu pakiety? Nie wiem. Firma nam, no, myślę, że w najbliższych tygodniach się dowiemy. Natomiast jeśli cokolwiek jeszcze się pojawi z większym dyskontem niż mamy w standardzie, to zachęcam Was wszystkich do tego, żeby się nie zastanawiać, albo żeby dać szansę innym ludziom, którzy jeszcze nie słyszeli o Skyward Community. Pytanie, czy macie jakieś pytanie dotyczące jeszcze właśnie programu partnerskiego? Tutaj pani Bożena pisze, że było wszystko widać. A czy nie mam wpływu na to, co u kogoś tam może nie było widać? Naprawdę przykro mi, że tak się stało, że ktoś tam czegoś nie widział. Natomiast na koniec puszczę fajny filmik, który ukazał się, już większość z nas widziała, ale on też jest fajnym filmem do promowania. On ukazał się w tym artykule Świat Komputer. I jeśli mamy dostęp do tego artykułu, a on był puszczany również na Skype'ie wielokrotnie, to wykorzystujmy również ten film do promowania Skyward Community, do całego programu partnerskiego. Także teraz jeszcze puszczę na koniec ten filmik. Ja dziękuję za dzisiejszą obecność, uwagę, poświęcony czas. No i do zobaczenia mniej więcej za 2 tygodnie. Także jeszcze raz dziękuję i włączam na koniec ten filmik.